Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magiet. Witam was w ostatniej, moi drodzy, bitwie, która bierze udział w bitwie miesiąca 092. No i tym samym zachęcam was do przejrzenia jeszcze raz tego, co się tutaj pojawiło na kanale, żebyście mogli sobie zagłosować. I za tydzień od wejścia nowego patcha, czyli dzisiaj jest środa, w przyszły czwartek będą wyniki, ale od jutra będę zbierał już powtórki od was z 9.3, także jak macie coś, będziecie mieli coś ciekawego, to oczywiście wysyłajcie, a adres znacie jeszcze, jeżeli nie, no to podam wam w opisie filmu. I dzisiaj tak, mamy, moi drodzy, głównym bohaterem tutaj jest demon, za którego sterami siedzi Pietrek505. Jeżeli chodzi o matchmaking, no to no, jesteśmy top tierem, mamy u przeciwnika Minotaura Smoleńska z dziesiątek, z krążowników. Mamy po 4 dedeki, także jest tego sporo. Ostatnio zauważyłem, że bardzo dużo dedeczków sobie tutaj pływa. Mamy 4 pancerniki, nie mamy lotni, także gdyby było Hakuriu, mogłoby trochę krwi napsuć, ale na szczęście go nie ma, także miejmy nadzieję na jakiś tutaj fajny wynik i fajną grę ze strony Pieterka. Pieterek? Tak, Pieterek, dobrze. Przyspieszymy dopłynięcie do zajmowanej pozycji. Widzę, że na cel brany jest Kitakaza, ale te pociski chyba nie sygnalizowało uderzenie tylnej wieży. Oczywiście zepsute nadal. O, pięknie, kozak zjedzony. Źle pokazuje ta kamera śledząca pociski. Gdzieś tam patrzy na wodę, a nie śledzi tych pocisków faktycznie. Mam nadzieję, że będzie wszystko w miarę wyraźnie słychać, bo muszę cicho mówić, bo tu jest już taka pora, że człowieczek idzie spać, także muszę się dostosować. Dziobujący mino dymi się, nie mając w co strzelać, także dym poszedł na zmarnowanie, no ale takie minotaury to ja lubię. Na razie ciśniemy sobie tutaj na lewą flankę, mamy tutaj Mogadora, Kitakaze, gdzieś tam Amalfi, Yamato i Montana płyną, także będzie w co strzelać. Jest Kitakaze, jest Mogador, wyświecone wszystko radarem, mamy tutaj jeszcze Hydro na pokładzie, mamy rozbicia, także w taki sam setup jak ja mam u siebie. Również Halsey na pokładzie tutaj widzę dowodzi. Ja też mam go zamożonego na ciężkie krążowniki. Czyli Alaska, Puerto Rico, DES, właśnie tutaj pływał mnie ten kapitan. I teraz mamy Yamato na 9 km. Można próbować mu zrobić krzywdę bijąc w nadbudówki i w tylną część pokładu. Ładna salwa weszła, 6 trafień. Założone obeki, bo Yamato się odkręciło troszeczkę, już skontowane. Ale gdyby go ładnie przerzucać, no to można by mu nadal krzywdę robić. No, Yamato się odgryza dosyć boleśnie, za 16 tysięcy raczej to ugryzło. Myślałem, że nie będzie miał przerzutu nad tą wyspą, która nas oddziela od niego, ale jednak udało się mu jeszcze przerzucić ostatnią salwę i w tej chwili sobie znikamy za wysepkę i możemy za darmo pakować do Amalfiego. Czapajew już odwraca. Czungu mu się dymi, będzie paziował, ale widzę, że torpedy mu puszczone. Kurfurst morduje Smalanda. Płynie Mogador, ale my stoimy za blisko wyspy, żeby go trafić. Wszystko idzie tutaj w skały. No i Montana na 5 km. Jakby ona nam tu wyszła i byśmy ją tłukli z OBSP panców, to mogłaby ładny damage dostawać. Ostatnia salwa poszła w Mogadora, teraz ładnie weszło. Montana się kontuje niestety, także może być problem. Widzę, że legendarka jest założona, także Des się dosyć szybko tutaj zwinął. Tactical pitching tutaj. Jeżeli Montana utrzyma kurs, to powinniśmy być w stanie coś zrobić. No właśnie, 6 penetracji, 8600. Dobry kąt. 11 penetracji. Odwróciła działa, także jesteśmy uratowani. No tu już przebicia na wylot weszły niestety. Ładnie się damage sypie na tej Montanie. Teraz można być dać szybko do przodu, liczyć na to, że Montana nie nadąży działami. Chyba tak właśnie Pieterek tutaj robi, ale chyba te działa się kręcą na tyle szybko, że jeszcze nas tu skrzywdzi. Czy nie? Może i nie.
przebicia chyba na wylot poszły. No i na szczęście udało się dobić z tylnej wieży. I dostajemy... A nie, myślałem, że dostaniemy torpedę tutaj od naszego dedeka, ale na szczęście biły się w brak. Teraz znowu Yamato na 3,6, także dosyć gorąca tutaj ten obszar. 79 na liczniku, mam pierwszego fraga dopiero. Amalfi ciekawe rzeczy robi, na wsteku sobie płynie. Pod takim kątem ja bym jednak próbował sobie panców, no ale już teraz się zadymił, także znika sobie. Nasz żambar tutaj widzę, idzie na ostre jolo. Gdyby dożył na tyle, żeby to Yamato jeszcze ale mu wypłacił. Nie, żambar się odkręca, więc raczej tutaj tego już nie przeżyje, jak Yamato do niego wystrzeli. No właśnie, ale na szczęście Yamato jest teraz na przeładowaniu, więc możemy wyjść i ja bym jednak ryzykował tutaj podejście bardziej na ostro do niego. Pod takim kątem mógłby chapać cyty do Annie. 10600 bez cytadeli na szczęście. Znaczy niestety. Ładnie, ładnie wykończone. 109 na liczniku. Z tyłu Lion sobie jeszcze płynie. Amalfi wyłazi z dymu. Mamy założone pepance i powinny go teraz solidnie zaboleć, bo burta jest odsłonięta dosyć mocno, jeszcze bardziej się odkręca. No pięknie, 12 tysięcy salwa. Kolejna cytadela. No elegancko, elegancko wykończona Amalfi. Trzy szybkie fragi. Kochapsa trochę brakuje, a tu mamy pancernik na dupie i dwa dedeki. Czemu naprawka nie jest odpalona? Poszła, dobra. Wyczuwam tu niską czułość myszki, bo widać, że Pieterek przekłada rękę, jak przesuwa myszkę, widać to po takich skokowych obrotach kamery. Że spróbuj sobie zwiększyć czujność, będzie ci wygodniej. Jeżeli oglądasz oczywiście. Dla mnie takim wyznacznikiem odpowiedniego ustawienia myszki jest to, że jak przesunę sobie myszkę z jednego brzegu podkładki na drugi, to wykonam obrót o 360, wtedy uważam, że jest dobrze. Będziemy schować się z powrotem za wyspę i będziemy teraz sobie palić Liona. Znika Pieterek i palimy sobie dalej. Grilla zrobić nie można, to chociaż tutaj można coś podpalić. Dostał solidną bułę tutaj. Chung mu zjadło torpedę, a Sashio zamordowało nam Kurfursa, także jest 5 do 4 we fragach. Przy czym ta flanka trzyma się w miarę dobrze. Przeciwnik ma ponad 200 punktów przewagi i 3 kapy zajęte. Teraz Lion dostaje kolejny pożar, a niedawno się naprawiał. Jest drugi pożar na pokładzie, bardzo ładnie. Teraz jakby jeszcze się przesunął na rufę albo dziób, to można by jeszcze jakiś inny pożar wsadzić tutaj. Znaczy inny, kolejny. Tyle, że chyba już nie będzie to potrzebne. O, widzimy komentarz tutaj gracza również polskiego, Tofik, Tofik 1125 z klanu Yoga tutaj stwierdził, że chujnie gra. No ale Black jest dosyć specyficznym niszczycielem i trzeba umieć nim grać, a nie potem płakać, że gra jest zepsuta. Krakenik szybko wpada dosyć. Mamy tutaj już piątego fraga. Czwarty zrobiony na pancerniku. O, minotaur na 10. Jaki piękny cel. Szkoda, że obeki poszły, bo on się teraz może trochę odwrócić. Ale na szczęście korzystamy tutaj z dymu jeszcze od Kitakaze, więc nie będzie... jeszcze dym idzie. A tu radar już się kończy zaraz, ale chyba jest wsparcie, więc Halsey teraz się odpali ze zdwojoną siłą. 5 cytadel. Jeszcze celujemy tak trochę na ślepo. Może się uda go dobić. 6 cytadela na minotaurze. Mamy 6 fraga, 213 na koncie. Ładna bitwa, bardzo ładna. Efektowna przede wszystkim, to mi się podoba. No i mamy tutaj Kitakazę, który walczy z naszą Shimą, która no raczej wielkich szans nie ma, chociaż nie jest w dymie, więc może przeżyje, ale Kitakazę powinno się udać dokończyć. Czy poszła salwa? No i udało się dobić. Jedna pesteczka, mamy fraga numer 7, moi drodzy. Gdzieś tu ostatnio było Asashio.
Jest, o pięknie. Tutaj mamy tylko 300 hapsa, także powinniśmy je dogonić i dobić. Będzie kolejny frag, mamy już ich 7. Duży kaliber wsparcie, Kraken już dawno uwolniony. Mało weszło, mało. Pięknie, szybciutko wykończone Asashio. No, było na ogrysku, więc okej. Okay. 8. frag, moi drodzy. Także bitwa, widzę tutaj, finalna tej playlisty 092, bardzo udana, bardzo ładna. Został obity Smoleńsk, Żambart i gdzieś tam na krańcu świata Mogami. Przyspieszymy nieco. Radar mamy za 30 sekund, a tu jest postawiony dym, w którym zapewne siedzi... A, o, je. No i dobitka będzie tutaj. Przeleciało na wylot, ale chyba ta salwa wystarczy, żeby go zatopić. Właśnie, mamy kolejną cytadelę, mamy 9 fraga, moi drodzy, 223 tysiące na koncie. 10 cytadel, 227 trafień. Fajna bitwa. Milion wytankowane, Mogamin zatopia się samo. Ja tego pana znam na Mogami. O, i dokończyli Żambarda także. Podsumowanie szybkie. Wynik ostateczny to 223 tysiące. Mamy 9 fragów, moi drodzy. Potężna ilość. 10 cytadel. No i bazowy exp na poziomie prawie 3000. Także moim zdaniem bitwa zdecydowanie warta zagłosowania. No i przypominam o tym, że bieżąca edycja kończy się razem z tym filmem. I czekam na wasze głosy do czwartku w przyszłym tygodniu, a tymczasem od jutra zbieram nowe powtórki. No i na ten materiał to wszystko. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.